Witam Państwa, Michał Trzaśniewski. To jest program Wolne Głosy Zagranica. Czy amerykańska broń o nazwie HIMARS jest game changerem w wojnie na Ukrainie? O tym będziemy rozmawiać. Łączymy się z panem Andrzejem Kińskim, redaktorem naczelnym magazynu Wojsko i Technika. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Od miesiąca Ukraina skutecznie wykorzystuje podarowane przez Stany Zjednoczone systemy HIMARS. Ukraińcy nimi atakują cele, które znajdują się na głębokim zapleczu rosyjskim. Chodzi o takie cele jak przede wszystkim magazyny amunicji czy nawet całe koszary. O tym też będziemy rozmawiać. Natomiast panie redaktorze, na początku zapytam o same HIMARSy. Czym są te systemy, amerykańskie HIMARSy? Jest to wieloprowadnicowy artyleryjski system rakietowy stanowiący kolejne ogniwo w rozwoju systemu MLRS, który wszedł do uzbrojenia wraz zresztą z czołgami Abrams i bojowymi wozami piechoty Bradley na początku lat 80. Z tym, że tamten system wykorzystywał podwozie gąsienicowe, był zoptymalizowany do towarzyszenia właśnie formacjom pancernym i zmechanizowanym o trakcji gąsienicowej, więc też był na podwoziu gąsienicowym. Taka wyrzutnia mogła zabierać do 12 rakiet, ale to było okupione masą około 30 ton. W nowej rzeczywistości wojen ekspedycyjnych, manewrowych, czyli u schyłku lat 90. okazało się, że przydałby się lżejszy system tego typu, aczkolwiek wykorzystujący tę samą amunicję, a konkretnie te same pakiety z amunicją, ponieważ zaletą tego systemu jest to, że nie trzeba przeładowywać każdej pojedynczej rury wyrzutni, ale wymienia się całe pakiety, co znacznie upraszcza i logistykę, i z drugiej strony skraca czas przeładowania. Ale wracając do tego, tak jak widzimy w tej chwili ukraińskie HIMARSy, ich podwozie stanowi samochód ciężarowy. Dzięki temu udało się zredukować masę całego systemu, nawet przy tej opancerzonej kabinie, do niewiele ponad 12 ton, co umożliwia przewożenie takiej wyrzutni nawet przez średnie samoloty transportowe typu Herkules, a więc takie, które wykorzystują również nasze siły powietrzne. Z drugiej strony no, straciła ona na sile ognia, bo tu mamy tylko 6 rakiet albo jeden pocisk balistyczny ATACMS, ale zyskała właśnie na manewrowości, może szybciej zmieniać pozycję. Jest to znacznie bardziej elastyczna broń w związku z tym, zachowując gro parametrów wspólnych z MLRS-em, a przede wszystkim, co podkreślmy, amunicję. Ale o ile w latach 80., co jest taką przewagą dzisiejszych amerykańskich systemów wieloprowadnicowych artylerii rakietowej, to to, że kiedyś podstawą ich amunicji były niekierowane rakiety z głowicami kasetowymi. To jeszcze nawet nie chodzi o zakaz stosowania amunicji kasetowej wprowadzony stosunkowo niedawno, ale już w latach 80. okazało się, że to jest broń mało celna, jest bardzo duży odsetek niewybuchów. W związku z tym zaczęto myśleć o zwiększeniu precyzji ognia. Najpierw myślano o systemach bezwładnościowych, później pojawienie się systemu nawigacyjnego GPS umożliwiało opracowanie rakiet niekierowanych i właśnie od schyłku lat 90. w zasadzie równolegle z systemem HIMARS opracowano nowy system amunicji GMLRS, a więc Guided MLRS. To są pociski naprowadzane, niezwykle precyzyjne, w związku z tym do wykonania tego samego zadania ogniowego co poprzednio potrzeba na przykład nie 12 czy 6 rakiet, tak jak w przypadku HIMARSa, ale na przykład jednej, dwóch, ze względu na to, że precyzja trafienia wynosi kilka metrów, a więc rzeczywiście można w ten sposób zwalczać cele punktowe o znanym położeniu. Tutaj istotne jest oczywiście też powiązanie tego w system rozpoznawczo-uderzeniowy z satelitami, z samolotami rozpoznawczymi, czy tak jak w przypadku Ukrainy, bezzałogowcami, które informują o położeniu celów, przekazują ich koordynaty do obsług wyrzutni i później wykonywane jest zadanie ogniowe, tak jak widzimy to w tej chwili na filmie.
za chwilę te pociski będą odpalone bezpośrednio z drogi i pojazdy będą mogły momentalnie po odpaleniu tych rakiet zmienić pozycję ogniową, w związku z tym wyjść spod ewentualnego uderzenia przeciwnika. A więc dysponując kilkunastoma wyrzutniami w tej chwili, Ukraińcy mają ich 12, wkrótce mają nadejść 4 kolejne i w kolejnym pakiecie pomocowym mają znaleźć się 4 dalsze. Mają ich 12, jeśli oczywiście nie okazały się prawdziwe rosyjskie doniesienia o jakoby zniszczeniu kilku wyrzutni HIMARS na przestrzeni ubiegłego miesiąca, to dzięki tym wyrzutniom i dzięki dostarczonym pociskom, nie wiemy niestety w jakiej liczbie, Ukraińcy mogą rzeczywiście wykonywać bardzo celne, skuteczne uderzenia na stanowiska dowodzenia czy składy amunicji, paliwa znajdujące się w nie tylko na bezpośrednim zapleczu frontu, ale również w pewnej głębi operacyjnej, ponieważ zasięg maksymalny tych rakiet to 70-80 km. No właśnie, dopytam jeszcze o te zasięgi, ponieważ pan redaktor mówi, że 70-80 km to jest właśnie ten dystans, na który mogą strzelać HIMARSy, ale tutaj mówimy o tym podstawowym uzbrojeniu amunicyjnym, ponieważ Amerykanie dysponują także takimi pociskami, które są w stanie razić cele dalej oddalone, ale na razie Ukraińcom ich nie przekazują. Tak, rzeczywiście zamiast tego pojedynczego pakietu z 6 rakietami kalibru 227 mm, w przypadku Ukrainy to są pociski kierowane M31, można zastąpić ten pakiet pojedynczym pojemnikiem dla pocisku balistycznego ATACMS. Ten pocisk w wersji M57A1 aktualnej ma także głowicę odłamkowo-burzącą o masie około 200 kg, ten zwykły około 90 kg i zasięg wzrasta do około 300 km. Z tym, że no Amerykanie nie chcą, przynajmniej na razie, przekazać takich rakiet stronie ukraińskiej, a Rosjanie ze swojej strony odgrażają się, że o ile Amerykanie takie uzbrojenie, taką amunicję Ukrainie przekażą, w związku z tym przesuną oni swoje linie rozgraniczenia wojska, więc zdobędą kolejne terytoria ukraińskie, tak żeby odsunąć zagrożenie od strony własnego terytorium, bo te 300 km zasięgu już pozwalałoby na atakowanie celów także na terytorium Rosji. Już dziś zresztą Ukraina ma taką możliwość, jeżeli takie odpalenia rakiet odbywałyby się na przykład z rejonu Charkowa. Minister obrony Ukrainy Oleksij Reznikow mówi, że w ciągu ostatnich kilku tygodni zniszczono przy pomocy właśnie systemów HIMARS kilkadziesiąt bardzo ważnych rosyjskich, bardzo ważnych obiektów dla Rosjan. Chodzi przede wszystkim właśnie o duże składy amunicji, a także o kwatery dowódcze, o całe koszary, a także pewne ważne elementy infrastruktury, takie jak chociażby mosty. Na ile Rosjanie są bezradni? Bo ciągle słyszymy o tym, że się wykrwawiają właśnie przy pomocy, dzięki temu, że Ukraina atakuje HIMARSami. Na ile oni są bezradni? Jak bardzo te HIMARSy, te kilkadziesiąt dopiero przekazanych wyrzutni systemu HIMARS wpływa na przebieg tej wojny? Oczywiście nawet nie kilkadziesiąt, tylko kilkanaście Ukraińcy chcieliby mieć takich wyrzutni około 100. W perspektywie najbliższej mogą liczyć na około 20 i jeszcze właśnie kilka oryginalnych MLRS-ów, do przygotowania których przygotowują się Niemcy, Holendrzy i Norwegowie, ale no to pozwoli na skompletowanie być może jeszcze jednego dywizjonu, ale na pewno może nie wpłynęło to na przebieg konfliktu w takiej skali operacyjnej czy strategicznej, ale na pewno bardzo mocno psuje Rosjanom krew.
ponieważ to są nagłe, niespodziewane, niezwykle celne uderzenia. I już w tej chwili dzięki atakom, nie tylko zresztą na składy amunicji, ale także na stanowiska artylerii rosyjskiej, mówi się, że intensywność ognia artylerii, który w ostatnim okresie no, był tym najważniejszym czynnikiem rażenia wojsk ukraińskich i powodował najpoważniejsze straty i w wojsku, i wśród ludności cywilnej, to zagrożenie tym ogniem artyleryjskim zmalało. Po prostu Rosjanie mają i mniej luf, i mniej amunicji i w związku z tym musieli ograniczyć użycie swojej artylerii. Jeżeli tych hajmarsów byłoby więcej, czy innych podobnych systemów precyzyjnego rażenia, również bezzałogowych, ponieważ no, hajmars nie jest panaceum na wszystko, masowe wprowadzenie amunicji krążącej, takiej jak polskie Warmate'y, czy bezzałogowce kamikadze amerykańskie, również znacząco zwiększyłyby zdolności rażenia celów nie tylko w tej bezpośredniej taktycznej odległości, ale również na tyłach przeciwnika. To wszystko jest kombinacja, również artyleria lufowa kalibru 155 mm. Tutaj mamy dane, że polskie Kraby, których przekazano 18, dwa niestety uległy w międzyczasie zniszczeniu, w czasie pierwszego miesiąca użycia wystrzeliły 35 tysięcy pocisków, a więc średnio po 2 tysiące na lufę. To też pokazuje, jak ten sprzęt jest intensywnie używany, a tutaj precyzja ognia, jeżeli znamy dobrze położenie celu i poprawnie określimy pozycję stanowiska ogniowego, także jest kilku czy kilkunastometrowa, a więc nie trzeba tutaj jakichś nawał ogniowych, tak jak robią to Rosjanie, żeby skutecznie porazić cel. To jest właśnie, to są zalety nowoczesnej amunicji, nowoczesnych systemów kierowania ogniem i właśnie połączenia tych środków rażenia ze środkami rozpoznania łączności i transmisji danych w sprawnie działające systemy rozpoznawczo-uderzeniowe. Rosjanie mają rozbudowane wojska przeciwrakietowe. Nawet mówi się, że są specjalistami w tworzeniu tak zwanych baniek antydostępowych. Czy oni nie są w stanie właśnie tych pocisków wystrzeliwanych z wyrzutni HIMARS zestrzeliwać swoimi systemami przeciwrakietowymi, przeciwlotniczymi, takimi chociażby jak S-300? Czy tutaj Rosjanie nie mają możliwości, żeby eliminować właśnie w górze te lecące pociski z HIMARS-u? Znaczy, jeśli chodzi o system S-300, to nie, ponieważ system S-300 może niszczyć pociski balistyczne. To są takie rakiety jak na przykład ten M-57 ATACMS, który może być odpalany z wyrzutni HIMARS, czy używane przez Ukraińców jeszcze pochodzące z czasów sowieckich pociski Toczka. Tutaj jeśli chodzi o HIMARSy, to oczywiście zależy od odległości strzelania. Ten tor lotu jest znacznie bardziej płaski i tutaj w przypadku tego typu systemów efektywne mogą okazać się takie systemy jak pancer czy tor. I rzeczywiście Rosjanie deklarują, że mają na te systemy na koncie zestrzelone rakiety systemów ukraińskie, zestrzelone systemów Uragan czy systemów Smiercz. Ale tamte pociski poruszają się nieco wolniej, są większe, to jest broń starszej generacji. To jest też kwestia pewnego szczęścia, jeżeli taki pocisk odpowiednio wcześnie się wykryje i ta sekwencja strzelania zostanie przeprowadzona w komplecie, to w tym momencie można liczyć na zestrzelenie takiego pocisku. Ale może się okazać, że więcej będzie kosztowała ta amunicja przeciwrakietowa wystrzelona przeciwko takim pociskom, bo przecież pocisk pancera czy tora to są koszty rzędu kilkuset tysięcy dolarów w przeliczeniu na walutę uniwersalną, niż taki pocisk HIMARS-a. W związku z tym zwalczanie tego typu pocisków bez systemów laserowych, których na razie nikt na świecie nie ma, czy takich systemów jak izraelski Iron Dome, jest bardzo trudny.
A czy Rosjanie mają, panie redaktorze, analogiczną broń do HIMARS-ów? Bo ciągle słyszymy o tym, że to Ukraińcy wykrwawiają na zapleczu Rosjan poprzez skuteczne uderzenia systemami HIMARS. Natomiast Rosjanie no, mieli mieć przewagę i technologiczną, i ilościową, jeżeli chodzi o broń. Czy Rosjanie dysponują jakimiś systemami, które są odpowiednikami amerykańskich HIMARS-ów, przy pomocy których właśnie też mogą dewastować ukraińskie zaplecze? Tak, mają. Takimi systemami są wielolufowe, wieloprowadnicowe systemy rakietowe BM-27 Uragan czy BM-30 Smiercz. Uragan ma rakiety kalibru 16 rakiet kalibru 220 mm o zasięgu około 50 km, ale nie kierowanych. Jeśli chodzi o Smiercza, to jest pakiet 12 rakiet 300 mm. O zasięgu nawet do 90 km i do tego systemu, czy też do jego wersji rozwojowej Tornado S, Rosjanie opracowali także pociski kierowane, które były już używane na początku tego konfliktu. To były między innymi pociski z głowicami kasetowymi, ale nie są one w powszechnym użyciu. Nadal jednak gro rakiet, które odpalane są czy przez ukraińskie, czy przez rosyjskie systemy tego typu, bo tutaj obydwie strony dysponują nimi, z tym, że Rosjanie oczywiście w znacznie większej liczbie, to są przede wszystkim rakiety niekierowane, które są wykorzystywane chociażby do ostrzeliwania miast, aczkolwiek rzeczywiście Rosjanie dążą do tego, żeby mieć podobne zdolności co Amerykanie, czy w ogóle NATO z takimi systemami jak MLRS czy HIMARS. Niemniej rozwój i produkcja przede wszystkim pocisków kierowanych do tych systemów no jest znacznie mniej zaawansowana niż na Zachodzie, ponieważ no, na Zachodzie są one już w powszechnym użyciu od ponad 10 lat w siłach zbrojnych, w artylerii Federacji Rosyjskiej. Są one nadal nowością i dostarczane są w niewielkich ilościach przez przemysł obronny. Panie redaktorze, dosłownie mamy minutę, ale jednak chciałbym pozytywnie zakończyć nasz program. To znaczy, mówiliśmy o HIMARS-ach ukraińskich. Natomiast czy Polska także będzie dysponowała tym rodzajem uzbrojenia? Tak, już w przyszłym roku Polska będzie dysponowała pierwszym dywizjonem systemu HIMARS. To będzie w sumie 20 wyrzutni, 18 liniowych i dwie szkolne wraz z zapasem właśnie amunicji kierowanej, w tym pociskami balistycznymi ATACMS, a więc będziemy mieli zdolność rażenia celów na odległości do 300 km. I do strony amerykańskiej zostało skierowane zapytanie o możliwość zakupu aż do 500 wyrzutni HIMARS, czy raczej elementów wyrzutni HIMARS, które pozwolą tutaj w Polsce na posadowienie ich na naszej produkcji samochodów ciężarowych, stworzenie takiej spolonizowanej wersji HIMARS-a. Wiemy też, że HIMARS-y w Polsce będą działały pod kontrolą systemu kierowania ogniem Topaz, który jest bardziej zaawansowany niż te systemy o podobnym przeznaczeniu, którymi dziś dysponują Amerykanie. Również w ramach współpracy z przemysłem obronnym Republiki Korei rozważa się możliwość czy zakupu, czy współprodukcji systemu K-239, który jest takim południowo-koreańskim odpowiednikiem MLRS-a i HIMARS-a, a więc tych możliwości jest wiele. Kwestia tylko, czy będziemy mieli na to czas, środki i czy nasz przemysł będzie zdolny tutaj do absorpcji. Musimy postawić kropkę, panie redaktorze. Bardzo dziękuję za ten program, za opowieść o HIMARS-ach. Pan Andrzej Kiński, redaktor naczelny magazynu Wojsko i Technika, był naszym gościem. Do widzenia państwu. Dziękuję państwu za uwagę. Zapraszam na program jutrzejszy. Dobrego wieczoru, do widzenia.